Hej, dlaczego warto podchodzić do kobiet? Przypomina mi się, gdy studiowałem psychologię wiele lat temu, mieliśmy w Wiśle takie obozy tygodniowe. Z całej Polski zjeżdżali się ludzie, różne tematy. No i rozmawialiśmy w różnych kierunkach, każdy człowiek mógł się troszkę rozwinąć. Akurat był tydzień masażu shiatsu. Poznałem jakieś tam podstawowe techniki tego masażu. Ale dlaczego akurat mówię o co ma masaż do uwodzenia? A właśnie to ma, że pomimo tego, że kładliśmy się o godzinie 2-3 w nocy, a trzeba było wstać, ja jestem akurat sobą, więc ja lubię sobie troszkę pospać, więc trzeba było wstać, nie wiem, o godzinie 8 chyba, czy jeszcze wcześniej, na zajęcia. No bo śniadanie, wykąpać się i zajęcia były. I zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że cały dzień masujesz kogoś, bo tych osób troszkę musisz wymasować, no bo uczysz się na ludzkim ciele i nawzajem się masujecie. Trwa to od porannych godzin, czyli od, nie wiem, od 9, 10 do 17, 18, więc cały dzień praktycznie się masujecie. No ale jeżeli położyłeś się o 3 spać i spałeś 5 godzin, no to jesteś ciągle niewyspany. Ale co było fenomenalne w tym wszystkim? Że po całym dniu masażu ja byłem bardzo nenergetyzowany. Mówię, co jest? Mówię, nie dość, że kogoś masuję, poświęca na to czas, energię, ale wychodzę z tych zajęć bardzo naenergetyzowany. Mówię, coś fantastycznego. I tak samo jest z kobietami. Miałeś pewnie już takie doświadczenie w życiu, że podszedłeś do kobiety, mogłeś być smutny, mogłeś być zmęczony, mogłeś być bardzo zadowolony, to nie jest w tym momencie istotne, i nagle po tej rozmowie zacząłeś po prostu czuć jakąś taką więź między wami, jakąś energię, coś nieprawdopodobnego, coś, co po prostu powodowało, że wracając do domu, czułeś się o wiele lepszy po tym spotkaniu, o wiele lepiej po tym spotkaniu. Twój uśmiech był o wiele większy niż przed spotkaniem. I co jest fenomenalne, że ta kobieta, która była z tobą na spotkaniu, podobne odczucie ma w swojej głowie. To jest coś niesamowitego, coś bezcennego i dlatego warto, trzeba, to jest twoim obowiązkiem, podchodzić do pięknych, atrakcyjnych, mądrych kobiet. Hej!